Dzisiaj przyszedł najwyższy czas, aby zrobić małe zakupy. W nowym sklepie. W jakim? Ptaszniki Zająca. Informuję wszystkich, że materiał nie jest sponsorowany i ma za zadanie dostarczyć Wam jedynie pogląd, tudzież wiedzę na temat tego, jak naprawdę wyglądają paczki z kanału i sklepu Ptaszniki Zająca. Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. No a właściwie to witajcie razem ze mną w sklepie ptasznikizająca.com, który ja sobie dzisiaj przetestuję i zrobię w nim zakupy. Jakie dokładnie gadżety zamówię? Jeszcze tego nie wiem. Najpierw się tu chwilę rozejrzyjmy. Do wyboru mamy kalendarz, kubki widzę, że są, czapka, podkładka, brelok, paski, naklejki. No kurde, powiem wam, że naprawdę sporo tego jest. Nie przypuszczałem, że tak dużo produktów będzie do wyboru. W swoim filmie omijam sympatię i antypatię. Moje materiały zawsze były i będą ponad wszelkimi podziałami. Dobra, po kolei. Kalendarz. Co Kuba tu napisał? Zobaczmy. Obowiązkowa pozycja każdego fana terrorystyki. Setki wykonanych zdjęć, godziny ich selekcji, tygodnie pracy nad projektem. To druga edycja kalendarza. Gwarantuję, że wybrałem najlepsze zdjęcia, które przez rok udało mi się wykonać. No, opis bardzo ciekawy, nieźle się to zapowiada. Moim guru, jeżeli chodzi o zdjęcia, był od zawsze Mariusz Arendt i jestem bardzo ciekawy, co Kuba zaprezentuje w kalendarzu na rok 2021. Nie ma co się zastanawiać, bierzemy. Okej, lecimy dalej. Kubek. O, ten biały z logo mi się podoba. Ja co prawda też mam kubki dla swoich widzów, ale generalnie sam jestem fanem kubeczków różnego rodzaju i fajnie by było mieć taki u siebie. Do koszyka. Co by tu jeszcze? Magnes. Niech będzie. Do koszyka. Czapka z pomponem. No, wygląda na przyzwoitą. Logo wyszywane, także świetna sprawa. O, a tak wygląda na głowie Kuby. No, fajna, ale ja czapek nie noszę. Dobra, słuchajcie, będzie tego. Sklep generalnie uważam, że jest prosty, przejrzysty i intuicyjny. Ma sporo produktów. Dobra, finalizujemy. Założę teraz sobie konto. I zamawiam. Dane, które wpisuję, ukryję, ale możecie mi wierzyć na słowo, że serio dokonuję prawdziwego zakupu dla siebie. Nie jest to żadna ustawka. Okej, to już mamy gotowe. No to co, jeszcze trzeba zapłacić i nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na paczkę. Zachęcam Was, żebyście zajrzeli sobie również do zakładki o autorze, bo jest tam kilka interesujących informacji, o których być może nie wiedzieliście. No ja w każdym razie nie o wszystkim wiedziałem. Konkurs na najlepszy komentarz. Dostałem nowego pająka do swojej hodowli. Nie mam zupełnie bladego pojęcia, co to jest za ptasznik. Dlatego słuchajcie, wymyśliłem konkurs dla Was, który polega na tym, żeby wymyśleć mu najlepszą, najbardziej pasującą do niego nazwę. Piszcie swoje propozycje w komentarzach pod filmem. Ta, która zdobędzie najwięcej Waszych lajków, wygrywa nagrodę główną, ale do tego ja wylosuję jeszcze dwa komentarze ekstra, które dostaną nagrody pocieszenia. Jakie to będą nagrody? Dowiecie się dalej w filmie, także oglądajcie do końca. Tymczasem ja spróbuję nakarmić moją nową bestię. Jest to dorosła samica, ma około 7 dc. No i czy pokusi się na turka? Tak jest! Ale branie. Kurde, aż nie chcę puścić pensety. Łoho! Dobra, dosyć wygłupów, przejdźmy do rozpakowywania paczki od Kuby.
Paczka szła do mnie 2 dni, a zamówiłem ją sobie do paczkomatu InPost. Od początku, słuchajcie, byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób zostanie wysłany kalendarz. W sensie, czy nie przyjdzie, wiecie, pogięty. Zaraz to zresztą sprawdzimy. Ok, w środku mamy 2 kartonowe opakowania. Zobaczmy. No cóż, już na pierwszy rzut oka widać, od kogo przyszła przesyłka. Elegancko. I zobaczcie, tutaj musi być kalendarz. Pierwsze wrażenie bardzo spoko. Świeżutkie opakowania z logo, a nie jakieś tam, wiecie, zmęczone, przechodzone stare tektury. No takiego wykończenia to nie powstydziłby się chyba nawet sam Steve Jobs. Lecimy z kartonem numer 1. Co my tu mamy? O, list. Borys, dziękuję za zakupy w moim sklepie. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupionych produktów. Zając. Wow, słuchajcie, odręcznie napisane, także wielki szacun za to. Ciekawe swoją drogą, czy każdy taką dedykację dostaje. No zobaczcie, elegancja Francja. Czarny, matowy pergamin zapieczętowany niewielką naklejką z Pecioteria. Czuję się troszeczkę, jakbym rozpakowywał, wiecie, nowe Air Maxy albo Jordany, nie? Okej, voilà. O, a skąd to tu? Ale numer, słuchajcie. Dostałem czapkę w prezencie. No, chyba, że nastąpiła pomyłka przy pakowaniu. Ale zaraz do tego wrócimy. To chyba są gratisowe naklejki z logo kanału Ciekawe ptaszniki zająca. Dziękuję bardzo. Tutaj musi być kubeczek. No, ciekawe, czy doszedł cały. Nie no, profeska. Muszę wam szczerze powiedzieć, że naprawdę jest dobrej jakości. O, a tu jest autograf. Miło. Tak sobie myślę, że ten kubek jest chyba nawet lepszy niż moje kubki. No w każdym razie czuć, że nie jest to jakiś gówno kilka złotych. I zobaczcie, co tu się dzieje. Kuba dorzucił do paczki naprawdę sporo gratisów. Naklejki. Opaska z takim niebiesko-turkusowym motywem. Jeżeli to jest jakiś inny kolor, no to ja się nie znam. Bryloczek. O, i magnes. Przyznaję bez bicia szczerze, że te gadżety są naprawdę porządnie wykonane. No i na koniec jeszcze długopisy kanału. Zobaczmy teraz, w jakim stanie dotarł kalendarz. Jak już wam mówiłem, jestem bardzo ciekaw jego jakości. Jak do tej pory sklep dostaje ode mnie 10 na 10 za jakość produktów. No i jest. Stan, słuchajcie, idealny. Nie ma tu żadnego załamania, zniszczenia. No perfekcyjnie. Nie będę wam spoilerował i pokazywał zdjęć w kalendarzu, ale mnie, przyznam szczerze, naprawdę zatkało. Jakość tego wszystkiego jest zajebista. Sami zresztą zobaczcie na foto tej Awi ze stycznia. No mucha nie siada. Do tego patrzcie. Moje tło, na którym nagrywam, jest niby czarne, nie? Porównajcie teraz z czernią kalendarza. Super. Okej, kochani, powoli kończymy. To jest jeszcze czapeczka, którą dostałem w prezencie, więc będzie to nagroda główna w naszym konkursie z początku filmu. Nagrodą numer 2 będzie zestaw naklejka, magnes i bransoletka, a nagroda numer 3 to będzie brylok, naklejka i również bransoletka. Zapraszam wszystkich do zabawy. To, co wypełnia natomiast teraz cały kadr, to gigantyczna paczka, którą dostałem w prezencie ze sklepu Tropical Factory. Dostałem ją po to, aby zrobić po prostu recenzję ich nowych produktów. Bez kitu, słuchajcie, ta przesyłka jest tak wielka, że nie mieści się w moim mini studio. To największa paczka, jaką kiedykolwiek dostałem. Nie wiem jeszcze, co dokładnie jest w środku, bo ustaliłem z Patrycją z Tropical Factory, że to będzie tajemnica. Też na tym skorzystacie, bo mam plan, aby przeznaczyć część zawartości na kolejny konkurs dla was. Dlatego już teraz koniecznie zostawcie suba i śledźcie mój kanał, aby nie przegapić tej okazji. Co oni mi tu spakowali? Ja, no co? Ja jestem w szoku.